Czyli Michał Juraszek, 87 numer i jestem z Żywca. To ściema, słabych nie ma, a jak mówi niesławny Lance Armstrong, albo bardzo sławny Lance Armstrong, ból mija, a skutki rezygnacji zostają na zawsze. I pamiętajcie, nigdy nie myślcie o tym, żeby zejść z trasy wieczorem. Zawsze takiej tej decyzji nie wolno podejmować wieczorem. Trzeba się przespać, odpocząć i popatrzeć na świat z nowej, porannej, wypoczętej perspektywy. Bo też o tej trasie mówią, że robi wszystko, żeby z niej zrezygnować. No dobra, to jest właśnie ten moment. Wasza godzina wybiła. Powodzenia! Uważajcie na siebie! Czyli jedziesz w zasadzie prawie że do domu. Dokładnie. Mieszkam bardzo blisko. Wstrzyczny dom rodzinny, także będzie blisko wrócić. No jak ta jazda do domu ci pasuje? Jak ci się podoba? No im bliżej, tym czuję się pewniej. A od którego momentu wkroczysz na szlaki, które znasz? Możliwe, że koło Pilska, koło Babiej Góry. Tam już znasz, tak? Będę coś kojarzył, chociaż też nie jestem jakimś weteranem. To nie był ten sklep? To był ten sklep. A. Ale będzie czynny później dopiero. Chyba. A co, potrzebujesz wodę? Ja ogólnie jadę właśnie z filtrem. Z czym jedziesz? Z filtrem do wody. A, z filtrem. To pierwsza osoba, która taki pomysł miała. Nie pierwsza. Marcin Buszkraftowy Jan. Pierwsza, z którą rozmawiałem. No, że rozmawiam. Tak, masz filtr, ale to jak to wygląda? Duże jest, małe? Coś takiego. Aha. Dłoń. I co, i możesz brać wodę z kałuż? No już pierwszy dzień byłem bliski brania wody z kałuży, ale na szczęście się udało znaleźć coś czystszego. No i w sumie póki co nie ma komplikacji zdrowotnych w związku z używaniem tego filtra. Ale ten filtr to on, jak nalewasz wodę, to filtrujesz czy pijesz przez ten filtr? Nie. Nalewam. No przez to trochę czasu schodzi, bo żeby bukłak 3-litrowy napełnić to jest jakieś 5 minut spokojnie, jak nie więcej. Okej, ale za to jesteś niezależny. No, to fajny patent. Gdzie dzisiaj spałeś? Na kwaterze w Krępnej. Krępnej. No właśnie, jak oceniasz te dwa dni z kawałkiem? Jak trasa, jak ty się czujesz, powiedz coś. Na pierwszy dzień jechałem ostrożnie, strasznie. Miałem jeszcze jakąś rezerwę siły, mogłem jechać dalej. A dokąd dojechałeś? Do Cisnej. Było bardzo ciepło, bo dała nam koce i tak dalej. No ale później trochę byłem wkurzony na siebie, że 87 km to trochę mało. Jeszcze podziękujesz za to, zobaczysz. No i wczoraj troszkę się udało nadrobić, ale było ciężko stać. Jeszcze prałem sobie strój kolarski. No z Cisnej do Krępnej to kawałek miałeś. No. Ładny przebieg. Ale jak się czujesz? Teraz już dobrze, bo się rozgrzałem, strój mi wysechł, bo ja jechałem chyba przez pół godziny czy godzinę w mokrym. No ale już się rozgrzałem i jest bardzo dobrze.
No i jak tą trasę oceniasz? Trudna, łatwa, błotnista, niebłotnista? Po czym wyjedziecie? Opowiedz coś. Technicznie wydawała mi się do tej pory, byłem gotowy na trudniejsze, ale wytrzymałościowo, no to jest taki mój pierwszy powyżej jednego dnia maraton, więc tu mnie trochę zaskoczyło, ale niekoniecznie też negatywnie może. Wiesz, mi się wydaje, że bardzo mądrze zrobiłeś z tą Cisną, bo po pierwsze byś zjeżdżał do Komańczy po ciemku, a po drugie taki typowy błąd początkujący, to jest zajechać się pierwszego dnia, nie? No. I potem cały wyścig zdychasz. Czyli drugiego już można się zajechać, co? Drugiego ale wiesz co, to jakoś nie wiem, widocznie się człowiek rozgrzewa czy coś, no. Najwięcej jest tych problemów po takim pierwszym dniu do trzeciej nad ranem, wiesz. No dobrze, a jakie plany na dzisiaj? Jakieś są plany? Czy spontan, czy jak? Plan pesymistyczny, no to wiadomo, całą tą łatwy odcinek przejechać. A optymistyczny to pokonać tą pierwszą ścianę, chociaż tam będę musiał doczytać jeszcze, co to jest za w ogóle rejon. No podjazd z Krynicy na Jaworzynę Krynicką, to masz na myśli? Chyba tak. A to tam, wjazd jest długi, ale nie jest taki morderczy, ale długi jest po prostu. Tak, ale bardziej te kwatery, te sklepy będę musiał sobie dograć. Aha. Ale myślę, że do Rytra spokojnie przeskoczysz to. Tam jest piękny kawałek za Jaworzyną Krynicką. To... Jeszcze właśnie mam cały czas nad głową te obawy, no bo teraz będzie ta no, gorsza część, połowa, no nie? No ale rozumiem, że ty mieszkając w Żywcu, to jesteś przyzwyczajony do takich tras, więc to nie jest dla ciebie też jakieś UFO. Nie aż tak, ale no parę razy jeździło po górę. Właśnie, czyli to jest w ogóle twoje pierwsze ultra w życiu? Jechałem 200 km Lajkonika w tym roku, ale to chyba nie jest ultra jeszcze. No pewnie to bardziej wyścig, tak. Okej, okay, czyli takie wielodniowe w ogóle pierwsze, ale w maratonach MTB to już tam startowałeś też? Nie, po prostu jeździsz. No ale skoro oceniasz trasę jako łatwą, to znaczy, że jesteś przygotowany technicznie przynajmniej do jazdy. Nie, jakiegoś przedzierania przez krzaki, czy coś, czy przez płody, jak ostrzegali na niektórych filmikach, no może dopiero coś takiego będzie. No to bardziej na tych niż innych jest. Jakoś się szykowałeś w ogóle do tej Karpatii? Coś trenowałeś z jakimś planem, z jakimś pomysłem? Nie, no bardziej uprawiam tam jakieś sporty, więc kondycja jako taka jest, a rower to raczej weekendowo i tak zazwyczaj tak 60 km na weekend. Jeżeli wiesz, chodzi o takie moje doświadczenia, już piątą Karpatię kręcę, to jadąc spokojnie ukończysz w limicie, znaczy bez najmniejszego problemu, nie? Bo to ci, którzy dzisiaj wieczorem tutaj będą, to już mogą mieć problem, ale ty spokojnie, myślę, że spokojnie dojedziesz. Mam dzień na rozjazd. Masz dzień na rozjazd, także spokojnie, bez paniki sobie jedź. A skąd w ogóle Karpatia? Skąd ten pomysł? Właśnie jak to się zaczęło? No, to chyba właśnie od tego bushcraftowego, bo go tam oglądałem na YouTubie. Kliknąłem tą Karpatię kiedyś. No już od dawna mi się to podobało strasznie. 2-3 lat. No ale teraz skompletowałem już tak jako taki ten ekwipunek. No i... Masz coś do spania? Biwi tylko. Tylko biwi, okej. Okay. Ale nie zamierzasz korzystać, rozumiem? No wczoraj już tam szukałem powoli jakiejś ławki, bo było ciężko o kwaterę. Od 23:00. Tam się wbiłem. Ale udało się. Tak, tak. Po
powodzenia, dziękuję ci za rozmowę. Być może się jeszcze spotkamy. Trzymaj się.